Tytuł kursu: Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł: Klasyfikacja aktywów i pasywów. Temat: Fundusze, kapitały własne. Witam serdecznie. Dziś powiem Wam na temat funduszy kapitałów własnych. Wszystkie środki gospodarcze, aktywa trwałe i aktywa obrotowe, występujące w jednostce, mają swoje źródła pochodzenia, określane również jako źródła finansowania, a w księgowości określane jako pasywa. Pasywa w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielniach nazywamy funduszami, a w spółkach i jednostkach prowadzonych przez osoby fizyczne – kapitałami. Informują one, kto i na jakich warunkach finansuje aktywa jednostki. Źródła pochodzenia majątku możemy podzielić na fundusze kapitały własne, fundusze kapitały obce, dzielą się na podstawowe, stanowiące równowartość przekazanych na rzecz jednostki aktywów przez jej właścicieli, uzupełniające, powstałe z części wygospodarowanego zysku przeznaczonej na cele rozwojowe. Kapitały, fundusze własne noszą różne nazwy w zależności od formy prawnej jednostki. Szczególnym rodzajem funduszy kapitałów własnych jest zysk. Powstaje on jako finansowy wynik działalności gospodarczej i obliczany jest jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeśli przychody są większe od kosztów, wynik finansowy jest dodatni i nazywany jest zyskiem. W sytuacji przeciwnej wynik finansowy jest ujemny i nazywany jest stratą. Fundusz założycielski określa wkład Skarbu Państwa w powstanie i rozwój przedsiębiorstwa państwowego. Państwo wydziela część majątku narodowego i przekazuje przedsiębiorstwu państwowemu do gospodarowania. Fundusz udziałowy w spółdzielniach stanowi równowartość udziałów wniesionych przez członków spółdzielni. Liczbę i wysokość wnoszonych udziałów określa statut spółdzielni. Kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi równowartość udziałów wniesionych przez wspólników. Liczbę i wysokość wnoszonych udziałów określa umowa spółki. Natomiast w spółkach akcyjnych kapitał zakładowy to nominalna wartość akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Wysokość tego kapitału określa statut spółki. Kapitał właściciela prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna to wartość majątku wniesionego przez właściciela do własnej firmy, powiększona o wygospodarowany zysk z lat ubiegłych przeznaczony na cele rozwojowe. Fundusz przedsiębiorstwa, fundusz zasobowy, kapitał zapasowy tworzone są z części zysku z lat ubiegłych przeznaczonej na cele rozwojowe przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.